Jestem człowiekiem i staram się być dobrym człowiekiem. Jestem ojcem, mężem, przyjacielem. Czy to jest ważne dla mnie? Jestem muzułmaninem, więc dla mnie jest ważne, aby być dobrym człowiekiem. Jak inni reagują na to, że jestem muzułmaninem i że dla mnie to jest dość ważne? Właściwie większość ludzi reaguje na to dobrze. Słyszę, że to jest piękne, że ja się ciągle modlę. Słyszę, że to jest ładne, kiedy mówię o islamie. Natomiast niestety spotykam się z dezaprobatą albo raczej z fobią, ze strachem przed nieznanym. Oczywiście bardzo trudno jest dawać przykłady, kiedy, co i jak, ale bywałem napadany na ulicy przez chuliganów tylko dlatego, że mam inny kolor skóry. Często przychodzą do mnie jako do przewodniczącego gminy muzułmańskiej w Warszawie ludzi z prośbą o pomoc albo z taką nieśmiałą skargą, że chciałby się modlić w pracy. Inni chodzą na papierosa, a on chciałby się pomodlić. Nie wolno. Może iść sobie na papierosa, może 5-6 razy dziennie, natomiast nie może się modlić gdzieś w zaciszu, nie wiem, w pokoju socjalnym, gdziekolwiek. To jest przykre. To jest przykre, choćby dlatego, że to nic nie kosztuje i warto by było zapewnić ludziom ten komfort przybywania z Bogiem. Wiadomo też, że dzieci są czasami okrutne. W szkołach ty jesteś inna, ty jesteś muzułmanką, albo naśmiewają się. A dzieci same z siebie tego się nie wymyślą. Gdzieś musiały usłyszeć, gdzieś ktoś z tego nauczył tych dzieciaków zaczynać odróżniać, zaczynać nie lubić, zaczynać krytykować. I to uważam za najgroźniejszą rzecz w tym wszystkim. Człowiek z otwartym sercem, kiedy spotyka się z mową nienawiści albo z nieprzyjemnymi reakcjami, czasami przeżywa szok i to boli. Staram się to oddalać od siebie. Ludzie się boją islamu i boją się muzułman, bo nie wiedzą, czego się spodziewać, bo słyszą w telewizji, w radiu mowy nienawiści, więc powtarzają mowy nienawiści. Podajmy przykłady, pokażmy i rozmawiajmy. Wystarczy jeden twój wpis, czy to na Facebooku, czy to gdziekolwiek na internecie. Wystarczy twój uśmiech do tego, który się czuje poniżony. Ważna jest jedna rzecz. Nie milczeć. Koniec z milczeniem. Działajmy.